Panie, ktoś otworzył bramę. Orkowie nadchodzą. Najnosa, każ wszystkim przygotować się do walki. Generale, wszystkie mory nie żyją. Wspaniale, co powiesz na zmianę klimatu? Port? Tak, port. Panie, nie trzeba już iść z pomocą do Górniczej Doliny. Dlaczego? Jest świadek, który podobno widział atak orków na zamek. Mówi, że nikt nie przeżył. Przeprowadź mi tego świadka do ratusza. Biegiem! Więc to ty widziałeś całe to wydarzenie? Kim ty właściwie jesteś? I mów lepiej prawdę. Nazywam się Beef. Jestem łowcą smoków. Całe zdarzenie widziałem podczas szukania jakichś śladów po smokach. Nic nie znalazłem. Postanowiłem pójść do zamku, gdzie była reszta moich kolegów łowców. Wracając usłyszałem dźwięk otwieranej bramy, a później zobaczyłem biegnących do zamku orków. Ktoś najwyraźniej otworzył bramę. Od razu pobiegłem w stronę miasta Kurinis, by poinformować paladynów. Jestem również przekonany, że właśnie teraz armia orków maszeruje w tę stronę. Niech ktoś poinformuje lorda André, by przygotował straż miejską do obrony miasta. Niech Herold ogłosi obywatelom, by schronili się lub uciekali z miasta. A ci, co są zdolni do walki, niech zgłoszą się do Harada po broń. Wszyscy paladyni mają za 2 minuty zgłosić się do mnie w Górnym Mieście. Nie oddamy Korinis bez walki. Wykonać. Mury już pewnie wiedzą o ataku i szykuje się do obrony miasta. Będziecie mieli zaszczyt dowodzić naszymi wojskami. Mam nadzieję, że każdy z was pamięta swoją rolę. Jeżeli ktoś zawiedzie, to przegramy. Zabić każdego morę, która stawia opór. Ci, którzy się poddadzą bez walki, bierzemy do niewoli.
Szykować się! Zaraz zaatakujemy! Nie ma czasu do stracenia! Orkowie atakują! Do broni! Za Inosa! Za króla! Słuchać, nędzne mory. Od dziś będziecie pracować w kopalni aż do końca swego życia. Jakieś pytania? Kiedy będziemy dostawać jeść? Będziecie dostawać jeść, pić, spać, kiedy my wam na to pozwolimy. Teraz nie marnujcie czasu i do roboty. Hej, ty! Pomóż tej morze wstać. Nie chcę tutaj żadnych śmierdzących trupów. Żyjesz, stary? Tak. To nic poważnego. Lepiej chodźmy do tej kopalni. Za chwilę orkowie przyłapią nas na obijaniu się i wsadzą nas do lochów. Jak właściwie trafiłeś w niewolę? Nazywam się Beckett. Może ciebie to zdziwi, ale byłem skazańcem w kolonii karnej. Po upadku bariery nie opuściłem doliny. Znalazłem sobie chatkę i zamieszkałem w niej. Żyłem jako myśliwy. Niestety, pewnego dnia zaszedłem zbyt daleko. Na tyle daleko, by wpaść w łapy orków. Nie było żadnych szans, bym z nimi walczył. Było z ich co najmniej pół tuzina. A ty? Jestem Taylor. Byłem w armii króla, walczyłem w obronie Korinis. Niestety przewaga wroga była zbyt duża. Wszyscy byliśmy zdziwieni, gdy orkowie wprowadzili do zamku prawdziwego trola górskiego. Nikogo nie oszczędzał, miasto szybko padło. Mnie i paru kolegom udało się uciec. Pozbawieni honoru, błąkaliśmy się po lasach. Osiedliliśmy się w jaskini, niestety orkowie jakimś dziwnym trafem znaleźli nas. Moi koledzy postanowili walczyć z nimi aż do śmierci. I tak też było. Wszyscy zginęli. Ja jako jedyny poddałem się, no i wzięli mnie w niewolę. I tak ma wyglądać nasz koniec? Co masz na myśli? Teraz będziemy do końca życia pracować w kopalni orków? Chcesz z nimi walczyć o wolność? Nie jest to głupi pomysł. Gdybyśmy namówili innych, dalibyśmy im radę. Większość z nich pewnie nie potrafi władać bronią. To by była pewna śmierć. Lepiej umrzeć w bitwie jako wolny człowiek, niż w kopalni wroga jako niewolnik. Poczekajmy do nocy. Wtedy ze wszystkimi porozmawiamy.
Po co kazaliście nam wstać? Powiedzcie mi, czemu słuchacie tych orków? Czemu dla nich pracujecie? Godzicie się na taki los? Proponujesz bunt? Dokładnie. Co mamy do stracenia poza życiem? Odważny jesteś. Ale większość z nas to zwykli farmerzy. Broni władać nie umiemy. Niespodziewający się wróg jest bardzo łatwy do zabicia. A co z szamanem? Szamanem? Kopalnią zarządcą szaman Carlos. Jest podobno potężnym magiem. Po zabiciu straży mag nie będzie stanowił wielkiego problemu. Z nami wszystkimi nie wygra. Pytanie tylko, czy nam pomożecie? Gdyby nawet udało nam by się pokonać wroga, co dalej? Decyzja będzie należeć do was. Ubiło mi się o uszy, że w lasach są rebelianci. Ja zamierzam do nich dołączyć. Wy róbcie co chcecie. Ustalone już? Słuchajcie, moim zdaniem powinniśmy uderzyć teraz, gdy dowódcy śpią, w tym i szaman. Na straży jest parę orków, damy im radę. Niech każdy chwyci za killowi i do ataku! Głupia mora! Zapłacisz za to! Bunt w kopalni! Bunt w kopalni! Niewolnicy zbuntowali się! Myślałeś, że wy, mory, jesteście takie sprytne i dacie nam radę? Pożegnaj się ze swoim życiem! Szamanie Carlos, wszyscy orkowie zginęli. Poddaj się, a oszczędzimy twoje życie. Co ty wyrabiasz? Chcesz oszczędzić jego życie? Zaufaj mi. Wyjdź z domu i nie próbuj żadnych sztuczek. Przeszukać go i jego dom. Zostałeś oficjalnie naszym więźniem. Po co nam on? Jest to szaman orków. Na pewno uda się nam go za coś wymienić z tymi orkami. Umowa spełniona. Wielkie dzięki za pomoc. Teraz zróbcie co chcecie. Jak wspomniałem, ja idę do rebeliantów. Ten kto chce, może iść ze mną. Szaman idzie ze mną. Generale, mory z kopalni.
normalni rudy zbuntowały się. Wszyscy orkowie nie żyją. Czemu nie umarłeś wraz z innymi podczas walki? Co z szamanem? Nie wiem. Prawdopodobnie nie żyje lub jest w niewoli. Zdziwiony jestem tym, że zwykłe mory pokonały wykwalifikowanych strażników. Wzięli nas z zaskoczenia. Połowa z nas już nie żyła podczas otwartej walki. Więc co to za kłopot? Wyślemy paru orków, nie znajdą ich. Stop, stop. Słyszycie? To orkowie. Kim jesteś? Spokojnie, kolego. Nie jestem orkiem, jak widzisz. Chodź ze mną. Co to za miejsce? Jest to nasz obóz. Słyszeliśmy o buncie w kopalni. Wieści szybko rozchodzą się w tych lasach. Wraz z kilkoma ludźmi wyruszyliśmy, by odnaleźć kogoś, kto przeżył. Kogo znaleźliście? Z tego co wiem, to ciebie i trzech innych. Jeden z nich, Kona, dostał mocny cios orkowym toporem. Porozmawiaj z naszym przywódcą. Czeka na górze. Najpierw chciałbym zobaczyć tych, których uratowaliście. Nasz szef nie lubi, jak każe mu się czekać. Nalegam. Tam są. Śpiesz się. Jesteś jednym z tej kopalni? Powinienem zobaczyć, czy nie masz jakichś ran. Nic mi nie jest. Co z nim? Dostał mocno toporem orków. To cud, że jeszcze żyje. Dałem mu parę mikstur. Powinien teraz dużo leżeć. Ty też powinieneś odpocząć. Dla pewności, wypij to. W końcu to była jego. Wow, znacznie lepiej. Nasz alchemik wie, jak sporządzić dobrą miksturę. Skoro nie chcesz odpocząć, to powinieneś zobaczyć się z naszym przywódcą. Nikt nie chce wiedzieć. Naprawdę w co wierzysz? To ty jesteś przywódcą tego obozu? Tak, a ty jesteś tym niewolnikiem, co zorganizował bunt w kopalni? Już nie niewolnikiem. Tak, już nie niewolnikiem. Jestem pod wrażeniem tego, że przekonałeś tych fermerów do walki z orkami. Co do tego buntu, był niepotrzebny. Jutro mieliśmy iść odbić tą kopalnię, ale ty byłeś pierwszy. Co wy tutaj robicie? Jak działacie przeciw orkom? Zabijamy zwiadowców, odbijamy niewolników z niewoli, niszczymy kopalnię, mamy swoje sposoby. A co z miastem? Planujecie je odbić? Planujemy i planujemy bez przerwy. Niestety jest nas za mało na otwartą walkę z tak licznym wrogiem. Najpierw ty i twoi koledzy z kopalni musicie odzyskać siły.
U kowala zdobędziecie zbroję i bronię. Zaatakujemy to miasto, ale jeszcze nie teraz. Musiały pojawić się problemy. Panie, musisz zobaczyć, kogo udało nam się złapać. No proszę, szaman orków w moim obozie? Szukając ocalałych, znaleźliśmy go z psadą. Ochroniarze szybko zginęli, a jego zabraliśmy tutaj. Mówić potrafi? Na razie jest cicho jak skała. Mówić na pewno potrafi. Dyskutował o czymś ze swoją ochroną. Co z nim zrobimy? Zaraz. Ja znam tego szamana. Tak, on był dowódcą kopalni, z której uciekliśmy. Wzięliśmy go ze sobą w niewolę, ale kiedy orkowie nas zaatakowali, porzuciliśmy go. Zamknijcie go gdzieś. Wy nazywacie siebie wojownikami? Tak jak wy zabijają w Myrtanie po 10 minutach. Niewolnicy złapani? To wszystko wyjaśnia. Rozstrzała buntowników! Tak, nikt z naszych poza mną nie przeżył. Nie zebrałem was bez powodu. Jeden z naszych szamorów został porwany i jest w niewoli. Macie jakieś pomysły, jak go uwolnić? Wystarczy zaatakować wroga. Weźmiemy go siłą. Jest jeden mały problem. Nikt nie wie, gdzie znajduje się obóz. Inne pomysły. Można nekromantę wynająć. Nekromanta? Mógłby czarami wydrobić rebeliantów. Nic wtedy nie zostanie na drodze, by móc szamana siłą wyzwolić. W obozie rebeliantów nie jest przypadkiem jakiś alchemik czy czarodziej? Ktoś mi kiedyś mówił, że to prawda. Moją jakiegoś maga. W takim razie mam inny pomysł. Gdzie ja jestem? Co się stało? W końcu wstałeś. Znajdujemy się w obozie rebeliantów. Naprawdę? Jedynie co pamiętam to goniących mnie orków. Tak, gonili nas. Mi udało się uciec, lecz ciebie dopadli i zostałeś ciężko ranny. Uratowali cię rebelianci i zaprowadzili tutaj. Pomogli również wyleczyć twoje rany. Zaraz, a co z szamanem? Pamiętam, że zostawiliśmy go. Próbował uciec, ale został schwytany. Jest tutaj, w tym obozie. Mocno oberwałem? Mały włos, a nie miałbyś połowy ciała. Z pomocą alchemika udało ci się przeżyć. Alchemik? Rebelianci mają w swoich szeregach alchemika? Tak. Ja osobiście jeszcze go nie spotkałem. Ubierz się. Na stole leży twoja zbroja. Jesteśmy członkami obozu. O, widzę, że nasz kolega się zbudził. Słuchaj, nasz alchemik chce z tobą porozmawiać. Ma dla ciebie coś specjalnego podobno. Czeka na ciebie w swojej chacie. Coś specjalnego? Może jakaś nadzwyczajna zbroja? Może. Pójdę lepiej i sprawdzę. Przepraszam, jest ktoś tutaj? Tak, tutaj! Wybacz mi taką postać. Testowałem nowe zaklęcie. Poczekaj chwilę.
Jesteś jednym z uciekinierów z kopalni i nazywasz się Taylor. Tak. O co chodzi? Słyszałem już to imię w Korinis. Jesteś paladynem. Masz rację. Ty jesteś w końcu alchemikiem czy magiem, że testujesz nowe zaklęcia? Szczerze, to jednym i drugim. Czekaj, mam dla ciebie mały prezencik. W posiadaniu mam runę przeznaczoną tylko dla paladynów. Na pewno zrobisz z niej dobry użytek. Dzięki. Nasz szef wzywa ciebie. Ork zaczął gadać. Słuchaj, podobno kazaliście przeszukać tego szamana, gdy braliście go w niewolę. To był pomysł mojego kolegi, nie mój. Nieważne czyj. Ork miał przy sobie rozkaz od generała, ale powiedział nam, że kazano go przeszukać i zabrano mu list. Niewolnik ten szedł z wami w stronę obozu, ale zginął podczas ucieczki przed orkami. Wraz z kilkoma ludźmi i swoim koleżką udacie się w tamte miejsce i poszukacie tej listy. Jeśli ten ork mówił prawdę, strasznie przyda nam się ona. Później zejdź się do kopalni, alchemik chciałby rzucić na coś okiem tam. Wszystko jasne, wyruszacie za 5 minut. Nie ma tu nic, żadnego ciała. Będziemy tak szukać ich bez końca. Coś tu mam! Zaraz! Palę się! Palę! Palę się! Ugaście mnie! Nekromanta? Nie wiedziałem, że trzymacie z rurkami. Mam dobry humor. Dam wam odejść. Wszystkim, z wyjątkiem alchemika. Wracajcie, skąd przybyliście? To spróbuj się ze mną zmierzyć. Czy wasz płonący kolega nie był wystarczającym dowodem mojej siły? Kończmy to. Może jeszcze kiedyś się spotkamy. No i co robimy? Nie mam pojęcia.
Co się stało? Nie wiem. Zaraz. Gdzie Alchemik? Nekromanta go zabrał. Zależało mu na nim. Wracajmy do obozu. Jakieś postępy? Rozumiem, że Alchemik z rebeliantami są już w kopalni, tak? Nie do końca. Po drodze natknęliśmy się na nekromantę. Towarzyszyli mu orkowie. Więc orkowie trzymają z magami ciemność. Boga mają tego samego, ale nigdy jakoś nie przepadali za sobą. Próbowaliśmy z nim walczyć, ale bez skutku. Był od nas po prostu lepszy. Nasi towarzysze zginęli, nas ogłuszył, a alchemika zabrał ze sobą. Na co orką nasz alchemik? Mają swojego sza. Chodźcie za mną. Słuchaj, orku. Dlaczego waszemu generałowi zależy na naszym alchemiku? Jest coś, czego nie wiem? Głupie mody. Tak łatwo wpadły w pułapkę. Do rzeczy. Cała historia o niewolniku z planami orków to jedna wielka bzdura. Jako szaman znam się na magii. Potrafię rozmawiać telepatycznie z innymi szamanami. Proponuję wam układ. Wasz alchemik za mnie. To będzie uczciwa wymiana. Skąd mamy mieć pewność, że dotrzymasz słowa? Nie macie pewności. Gracie w ciemno. Powiedz tym swoim szamanom, że się zgadzam. Jutro spotkamy się przy przełęczy. Już wiedzą. Świetnie. Co ty robisz? Nie będzie żadnej wymiany. Odbijemy go siłą, a jak szczęście nam dopisze, zabijemy generała. Czemu nie śpisz? Rozmyślam, czy ta wojna ma jakiś cel. Jesteś ostatnią osobą, która mogła tak powiedzieć. Pierwszy paliłeś się do walki. Coś się stało? Moja rodzina... Zginęli wszyscy. Nie mówiłem ci nigdy o niej i teraz też nie mam zamiaru. Może jednak spróbujesz? No dobra. Skłamałem ci, że po zniszczeniu bariery zostałem w dolinie. Tak naprawdę udałem się do Korinis, by zobaczyć się z moją rodziną. Były to moje najszczęśliwsze chwile mojego życia. Miałem paskudne szczęście. Wybrałem się na spacer po lesie, kiedy właśnie rozpoczął się atak na Korinis. Widok palącego miasta zmroził mi krew w żyłach. Strach sparaliżował mnie. Nie potrafiłem wbiec do miasta i uratować moich bliskich. Uciekłem jak tchórz. Skryłem się w górniczej dolinie. Od tego czasu bawiłem się w zemstę, ale już nie potrafię zabijać. Już nie chcę się mścić. Nie chcę przelewać krwi. Nie chcę już walczyć. Nie jestem wojownikiem. Miałem cię za człowieka, który nawet bez broni rzuci się na wroga. Pomogłeś mi jakoś podczas buntu w kopalni. Chęć zemsty. Jednak czuję się już spełniony. Nie chcę umierać w tej wojnie. Ci orkowie mają za sobą nekromantów i nie wiadomo co jeszcze. Chcesz się wycofać? Jak sobie chcesz. Wstawaj! No wstawaj!
Musisz coś zobaczyć. Dokąd nas prowadzisz? To już niedaleko. Mówię wam, będzie warto to zobaczyć. To tutaj. Dobra robota, Bucket. Tak koło mnie, proszę. Zdradziłeś nas, ty kanalio! Moja rodzina. Oni żyją. Są w niewoli, Worku. Mam z nimi układ. Miałem wydać przywódcę rebeliantów i tego, co rozpoczął bunt w kopalni. W zamian uwolni on moich bliskich i pozwoli odejść. Kiedy się z nimi dogadałeś, zdrajco? Przez szamana. Twój cios nie był śmiertelny. Miał siłę, by ostrzec orków przed twoim planem. Patrzyłem mu prosto w oczy i nagle poczułem dziwne uczucie. Jakby był w moich myślach. Pokazał mi wtedy moją rodzinę. Dogadałem się z generałem przez rozmowę telepatyczną. Co, gdzie i jak. Jak mogłeś to zrobić? Ufałem ci! Miałem cię za przyjaciela! Dość już tych rozmów. Każę was powiesić w takim miejscu, by każdy was widział. Studzi to zapach waszych kabratów. Wasz but na nic się nie zdał. Oczywiście nie udałoby się nic, gdyby nie pomoc Bucketa. Łapać ich! I co? To koniec? Zginiemy teraz na stryczku? Jako wolni ludzie. Cholera! Musi być stąd jakieś wyjście. Ktoś tu jest! Kim jesteś? Pokaż się! Niemożliwe! To alchemik! Miło znów cię widzieć, przyjacielu. Kim jesteście? Odejdźcie, demony, nic wam nie powiem! Nie poznajesz nas? Jestem przywódcą rebeliantów, musisz mnie pamiętać. Zaraz. Tak, rozpoznaję was. Nie jest mi wesoło, że was też złapali. Co się wydarzyło? Zostaliśmy zdradzeni przez mojego przyjaciela. Powiedz nam, czy da się stąd wydostać? Co ci się stało z twarzą? Torturowali mnie. Chcielibym powiedział im, gdzie znajduje się obóz. Jeśli chodzi o ucieczkę, to jest jeden sposób. Zaraz. Skoro wiesz, jak się stąd wydostać, to czemu nadal tu tkwisz? Mówię o zaklęciu, które mnie zabije po rzuceniu. Wy uciekniecie stąd, ale ja zginę. Tak, tylko jak teraz wydostać się z miasta kontrolowanego przez orków? Chyba... Mam pomysł. Alchemiku, pamiętasz, jak cię odwiedziłem po raz pierwszy? Testowałeś dziwne zaklęcie. Czy ono nie polegało na komunikacji na odległość? Cholera, faktycznie. Zapomniałem, że cały czas mam ją przy sobie. W takim razie, spróbuj skontaktować się z kimś z obozu i każ im atakować Korinis. Co? Co ty wygadujesz? Chcesz, żeby wszyscy zginęli? Skoro chcesz zginąć na stryczku, to proszę bardzo. Innej okazji na atak nie będzie. Ech, poinformuj naszych braci o ataku. Dotrzymałeś umowy. Ja dotrzymam swojej. Ty potworze! Oni nie żyją! Haha, wiem, dlatego pomogę ci i dołączysz do nich.
gotowe. Na początek nie chcieli uwierzyć, ale przekonałem ich. Zaraz. Czy aby przypadkiem nekromanta jest w mieście? Niestety tak. I szybko go nie opuści. Nie martwcie się nekromantom. Chyba wiem, jak go pokonać. Jak chcesz to zrobić? Użyję runy, którą mi dałeś. To powinno go powstrzymać. Dobra, dość tych rozmów. Trzeba działać. Odsuńcie się. Miło było was poznać i zobaczyć przed śmiercią. Żeby się zaatakować? Skoro chcą wojny, to ją dostaną! Rozpoznaję cię. Byłeś wtedy, gdy polowałem na alchemika. Jeszcze ci mało wrażeń? Teraz nie będziesz miał tyle szczęścia. Powinienem wezwać orków, ale z wielką chęcią się z tobą zabawię. Twój kolega obok też się dołącza do walki? Jeśli ty jesteś gotów, to i ja. No i świetnie. Thank you.
Czekajcie! Chcę wyzwać waszego generała na pojedynek. Przyjmuję wyzwanie! Generał nie żyje. Co jest? Co się stało? Byłeś ciężko ranny. Stałeś bełtem zarkowej kuszy. To cud, że żyjesz. Miasto jest wolne. Po śmierci generała orkowie byli zdezorientowani. Wykorzystaliśmy to i zabiliśmy większość wojsk wroga. Po paru godzinach orkowie poddali się. Nie mamy z czego się cieszyć. Orkowie powrócą z siłą większą niż wcześniej. To dziwne. Jakoś się już ich nie boję.